Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przekonacie się, na jakie nowe odmiany pszenicy oziemnej postawiłyśmy. I teraz już na wstępie zaznaczam, że w tym roku kierowałyśmy się zestawieniem coboru, także zobaczycie, jakie nowe odmiany zawitały na naszym gospodarstwie. Zapraszam Was do oglądania. Się zdecydowałyśmy, jest pszenica o nazwie Opoka, pochodzi ona z hodowli roślin Strzelce i jest w wyłącznej reprodukcji i dystrybucji na terenie całej Polski przez markę Semina. Pszenica pochodzi z grupy jakościowej A w trybie chlebowym, dzięki czemu posiada bardzo dużą ilość białka i glutenu. Pszenica jest liderką zestawienia coboru w roku 2020 i 2021. W grupie jakościowej A, plonowanie powyżej wzorca w każdej grupie agrotechnicznej, duża odporność na okresowe susze, niedobory wody, duża tolerancja na słabe i mozaikowe stanowiska, bardzo dobre wyniki na glebach 4 A, 4 B. Odmiana wymaga jednego zabiegu regulacji, aby wzmocnić i pogrubić ściany źdźbła, ponieważ produkuje grube i mocno wypełnione kłosy. W zeszłym roku masa 1000 ziaren wynosiła od 56 do 62 gram. Teraz robimy próbę kręcone 8,5 obrotu na ar. Odmianą pszenicy, na jaką się zdecydowałyśmy, jest pszenica o nazwie Ambicja. Pochodzi również z polskiej hodowli roślin Strzelce. Jest w dystrybucji z firmy Agri z nasion Dalgety. Ma ponadprzeciętne parametry jakościowe. Świetnie się sprawdza na terenie całego kraju, w naszych warunkach klimatycznych. Wysoka i stabilna liczba opadania, bardzo wysoka gęstość ziarna, wysoka masa 1000 ziaren, bardzo wysokie parametry wypiekowe, wysoka odporność na choroby, septeriozę liści i plew, rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego oraz odporność na wyleganie i osypywanie ziarna. Jak widzicie, obie odmiany mają bardzo dobre parametry jakościowe. Świetnie również sprawdzają się w siewie opóźnionym. Także zobaczymy, jak sprawdzą się w naszym gospodarstwie.
Tell me what you need. Will you be afraid when you wake up? Make a million.